Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę od godziny 7 do 21. Zanim udamy się zagłosować, warto upewnić się, do którego lokalu wyborczego jesteśmy przypisani. Liczy się miejsce naszego stałego zameldowania, a nie miejsce zamieszkania. Więc jeśli na przykład mieszkamy na co dzień w Pile, ale jesteśmy zameldowani w Wałczu, to nasz lokal wyborczy znajduje się właśnie w tym ostatnim mieście. Wywieszone są obwieszczenia rozplakatowane na terenie miasta, na terenie gmin. Również wyborcy mogą sprawdzić swoje lokale na stronie gov.pl albo jeżeli dysponują aplikacją mObywatel, to również tam jest dostępna ta informacja. W Pile lokale wyborcze znajdują się w tych samych miejscach, co w poprzednich wyborach. Za wyjątkiem jednej siedziby lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 26, które mieściło się dotychczas przy ulicy Wincentego Witosa w przedszkolu publicznych, to przedszkole zostało zlikwidowane i siedziba tej Obwodowej Komisji Wyborczej została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 2 przy Bydgoskiej. A konkretnie do sali gimnastycznej szkoły. Wejście znajduje się od strony boiska. Udając się do lokalu wyborczego, pamiętajmy, by zabrać ze sobą dokument tożsamości. Możemy okazać dokument tożsamości, czyli dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego zweryfikujemy obywatele, ale również mObywatel, czyli elektroniczny dowód osobisty. Po sprawdzeniu naszych danych komisja wyda nam karty do głosowania. Zwróćmy uwagę, czy karty są ostemplowane. Mamy też pewien wybór. Tutaj uczulałabym bardzo wszystkich głosujących, że w momencie podejścia do obwodowej komisji, żeby wyraźnie zaznaczyli, czy chcą wszystkie karty, czy chcą z którejś karty zrezygnować. Członek komisji powinien w takiej sytuacji sporządzić odpowiednią adnotację w naszej obecności bezpośrednio po odebraniu karty do głosowania. Co ważne, głosujemy poprzez postawienie znaku X, przez który rozumie się co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki. W przypadku karty do Sejmu i Senatu stawiamy znak obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku na więcej niż jednej liście lub niepostawienie go wcale oznacza nieważność głosu. Biorąc udział w referendum, ważne jest, abyśmy zaznaczyli tak lub nie przy każdym z czterech pytań.